Witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Przez jakiś czas nie wrzucałam podcastów, bo miałam wrażenie, że nic ciekawego nie dzieje się w Hollywood i nie ma o czym gadać, ale jest nowa drama. A mianowicie chodzi o dramę Little Mix versus Jessie i Nicki Minaj. Nie wszyscy możecie kojarzyć, więc na wstępie powiem Wam tylko, że Little Mix to kobiecy zespół, do którego kiedyś należała Jessie Nelson ale postanowiła odejść i zacząć swoją karierę solową. Jej pierwszy singiel nosił nazwę Boys. Ogólnie cała sytuacja przypomina mi trochę odejście Kamili z Fifth Harmony. Zapewne pamiętacie wszyscy tą dramę, ale do tego nawiążemy trochę później. Jessie po odejściu bardzo dużo wypowiadała się na temat pracy w zespole i dziewczyn i raczej nie były to pozytywne komentarze, a znowu dziewczyny z Little Mix właściwie mówiły niewiele na temat Jessie i wręcz przeciwnie, całkiem ją wspierały. Jessie usprawiedliwiała swoje odejście tym, że była najbardziej hejtowaną członkinią w zespole i że cały czas ten hejt źle wpływał na jej zdrowie psychiczne, o czym również nawiązywała w swoim dokumencie. Samo odejście było dla fanów wielkim szokiem, bo dziewczyny bardzo się ze sobą trzymały, przyjaźniły, i właściwie jeśli chodzi o większość takich zespołów w Hollywood, to były chyba jednym z najbardziej zgranych zespołów. I jak mam być szczera, to mnie to odejście wcale nie zdziwiło, bo już jakiś czas temu zapowiadałam wam, że dziewczyny też pójdą solo i że ten zespół również się zakończy. Wiecie, z zespołami bywa tak, że wszystko jest fajnie dopóki zespół jest na fali i wiecie, przez pierwsze momenty jest fajnie, po czym za każdym razem dzieje się tak, że ktoś a raczej większość członków zespołu chce spróbować kariery solowej. To wiąże się też z tym, że wiecie, nie stoją gdzieś w tle, nie muszą się liczyć z tym, że poklask jest rozkładany na wszystkie członkinie czy członków zespołu, tylko wiecie, cała uwaga koncentruje się na nich. I mają wtedy możliwość wyprowadzić swoją osobę yy, w przemyśle. No bo poważnie, gdyby Jessie tak bardzo przeszkadzał hejt i komentarze fanów, to usunęłaby się w cienia, nie robiła coś swojego, coś solowego. To wyglądało tak, jakby odeszła z zespołu, bo nie pasowało jej dzielenie tego, tego rozgłosu na dziewczyny, i tak jakby po prostu nie pasowała jej praca, to, co otworzyły w zespole i chciała stworzyć coś swojego. Jessie po prostu musiała jakoś usprawiedliwić swoją chęć na solową karierę i stąd opowieści o tym, jak źle była traktowana i jak źle jej się pracowało, bo obawiała się tego, że zostanie hejty ze strony fanów. Zawiedzionych fanów przez. Bo właściwie przez nią. Powiedzmy, że rozpadł się zespół, i myślę, że długo już nie pociągnie. I wiecie, nie twierdzę, że nie dostawała hejtów. I nie twierdzę, że praca w zespole była faktycznie taka zawsze kolorowa. Ale podobnie było z Kamilą, kiedy odeszła od dziewczyn, nawet ich nie informując, potem zaczęły się jakieś dramy. Zaczęły się jakieś hejty. Kamila też y, usprawiedliwiała swoje odejście, bo wtedy też jej się ostro dostało od fanów. Usprawiedliwiała swoje odejście tym, że y, praca w zespole była nierówna, że zmuszali je do odsłaniania więcej ciała. Co w sumie też niespecjalnie miało sens, bo Kamila podczas swojej kariery solowej też w niektórych momentach y, nosiła podobne stroje. I wiecie, tak od, I wiecie tak od słowa do słowa, dziewczyny zaczęły wojnę, odobserwowały się na Instagramie, poszły też plotki, że Jessie podobno mogła je zablokować. Co wyszło w, jakich, w jakichś wiadomościach, które nie do końca są potwierdzone jako legitne, ale podobno Lien miała y, napisać do jakiegoś fana na temat właśnie tego wszystkiego. Lien nie była też zadowolona po wydaniu teledysku Jessie do Boys, ponieważ miała tam bardzo ciemny odcień skóry, powiedziałabym, że porównywalnie ciemny do Niki i Lee napisała coś w wiadomościach na temat blackfishingu, co potem poszło szybko w viral i ludzie zaczęli wstawiać zdjęcia Jessie dla porównania z tego, jak faktycznie wygląda, a tego, na jaką osobę się kreuje. By the way, warto też dodać, że teledysk może być krzywdzący dla osób czarnoskórych, bo Jessie pokazała tam stereotyp czarnoskórego mężczyzny, który musi być bad boyem z osiedla, wiecie. Jak zajrzycie w teledysk, to pewnie będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Dziewczyny poczuły się pokrzywdzone, bo po dokumentach Jessie na temat tego, jak hejt w internecie źle nią wpływał i po tym, jak mówiła o zdrowiu psychicznym, chciały ją wspierać, a widzą, jak to wszystko zaczyna wyglądać. I szczerze mówiąc, uczucia uczuciami, ale to jest Hollywood i nie będę zdziwiona, jeśli dziewczyny użyją tej karty i na swojej płycie nawiążą do dramy z Jessie i... Może odsłonią trochę rąbka tajemnicy na temat tego, jak to faktycznie wyglądało i zrobią na tym trochę promocji, bo wiecie, celebryci lubią wykorzystywać dramy na swoją korzyść i potem czerpać z tego jakieś promocje, jakieś pieniądze. Wiecie o co mi chodzi. Ja tam szczerze mówiąc nawet na to liczę, bo raz, że będzie ciekawie, a dwa, że pojawi się album o trochę innej tematyce niż słynny Girl Power, z czego słynął już Little Mix. Szczerze mówiąc, chciałabym... Szczerze mówiąc, chciałabym uzyskać coś trochę w stylu Reputation od Taylor, tylko wiecie w takim delikatniejszym wydaniu, bo może niekoniecznie to, co zrobiła Taylor, pasowałoby do dziewczyn z Little Mix. Tak swoją drogą, czy może ktoś wreszcie wkurzyć Taylor, żeby wydała znowu tak dobry album? Bo cały czas na to czekam. I wracając do tematu, wiecie, Jessie jest białą kobietą, a kolor skóry robi sobie z 10 razy ciemniejszy. Wiecie, to nie jest w porządku, bo można się opalać, ale nie robić siebie czarnoskórej osoby, przywłaszczać sobie czyjąś kulturę. Tym bardziej, że osoby innego koloru skóry są często gorzej traktowane, poniżane i o tym teraz bardzo dużo się mówi. Wiecie, Black Lives Matter. Można inspirować się czyjąś kulturą czy stylem, ale może nie do tego stopnia, żeby udawać kogoś, kim się nie jest. Lien powiedziała też, że to nie do końca w porządku, ponieważ podczas pracy w zespole ktoś do niej podszedł i powiedział, że ze względu na jej kolor skóry musi starać się i pracować 100 razy więcej niż reszta dziewczyn. Warto też dodać, że Lien zrobiła to w sposób bardzo delikatny, negując zachowania Jessie, ale nie hejtując jej. Właściwie przez cały film można było się wczuć w jej emocje. No i wtedy na plan wchodzi Nicki Minaj, z którą Jessie pracowała przy nowym singlu. Ona zawsze musi się odpalać, bo lubi niepotrzebnie mieszać się w czyjeś dramy. Więc zaczął się hate na Alien, że przez tyle lat Jessie była w zespole, że powinna ją wspierać, a nie po odejściu nagle pisze do kogoś jakieś wiadomości. I wyzywała ją też od clownów i tak dalej. Co ciekawe, Jessie siedziała tam dumna i zadowolona, słuchając tego, jak Niki obrażała Jen, a sama ciągle mówiła o hejcie w internecie i o tym, jak to wpływa na osoby. Jessie wyszła tutaj na totalną hipokrytkę i właściwie to samo Niki Minaj, która zaczęła całą dramę z Miley Cyrus. Nie wiem, czy pamiętacie, o to, że Zbyt mocno inspiruje się czyjąś kulturą i że bawi się w rap. A Miley, prawdę mówiąc, nigdy nie zrobiła nic, co było blackfishingiem czy podkradaniem kulturowym. Tym bardziej nie rozumiem Niki, bo wtedy była gotowa bronić osób czarnoskórych, ale kiedy Lien mówi o, o tym problemie, to nagle staje po stronie kogoś innego i nawet ją wyśmiewa. Jak dla mnie Jessie, totalnie nie jest fair wobec dziewczyn. Chciała odpocząć psychicznie, to mogła sobie zrobić przerwę. A jeśli chciała po jakimś, chciałaby po jakimś czasie zacząć karierę solową, to mogła napisać do hej, słuchajcie, bo zaczynam, chciałam zacząć solowy projekt i zastanawiam się, czy Wam to odpowiada, czy nie poczujecie się z tym źle i że będzie wspierać ich karierę, cokolwiek. Ale nie zrobiła tego i nie dziwię się, że dziewczyny poczuły się pokrzywdzone przez całą sytuację. Wydaje mi się, że Jessie też nie do końca była gotowa na taką skalę hejtu po odejściu z zespołu i po prostu próbuje się jakoś tego wszystkiego wybronić. Ale niekoniecznie robi to w sposób umiejętny. A wy co uważacie o całym konflikcie i jak myślicie, co mogły zrobić, żeby do tego wszystkiego nie doszło? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli interesują Was dodatkowe, ekskluzywne informacje z Zakulis na temat całej tej dramy, to zapraszam Was na mojego bloga, bo w ciągu kilku dni pojawi się post. To by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Wam się podobało i nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem.